Chciałem bardzo serdecznie zaprosić na drugą edycję rekolekcji, które są organizowane pod tytułem Przyjąłem, przekazuję. Chodzi oczywiście o przekaz wiary. Przyjąłem wiarę i chcę ją przekazywać dalej. Te rekolekcje są organizowane przez Sekretariat do Spraw Nowej Ewangelizacji w naszej archidiecezji. Są prowadzone przez cały sekretariat, przez cały zespół, który ten sekretariat tworzy. I to jest ich już pierwsze bogactwo niewątpliwe, że te rekolekcje głosimy w takim właśnie zespole i biskup, i kilku duchownych, i też kilku braci naszych i sióstr świeckich w różnych doświadczeniach Kościoła, w różnych charyzmatach. A przeznaczone są te rekolekcje również i dla duchownych i świeckich. Najlepiej w takim kluczu, najchętniej zapraszamy księży, proboszczów, wikariuszy, liderów rozmaitych wspólnot, którzy też zaproszą swoich współpracowników z parafii, z małych grup, z rzeczywistości kościelnych rozmaitych, ale właśnie w ten sposób, żeby ksiądz przybył na te rekolekcje z ludźmi świeckimi, których sam zaprasza. To jest istotne, dlatego żebyśmy skończyli gdzieś z takim modelem przeżywania rekolekcji wyłącznie stanowo, każdy osobno i żebyśmy być może chociaż raz na jakiś czas próbowali doświadczyć tego, że Ewangelia jest ta sama dla wszystkich, że nas też uruchamia do wspólnego jej słuchania, a potem do wspólnego jej przekazywania. Te rekolekcje są w Zembrzycach i będą w terminie od 6 do 9 kwietnia. Na Pan Bóg jeszcze to zorganizujemy trzecią, taką samą odsłonę tych rekolekcji gdzieś na jesieni po wakacjach. Ale już teraz serdecznie zapraszam na ten czas. Ośrodek w Zembrzycach jest dużym ośrodkiem. Możemy przyjąć spokojnie pewnie nawet 200 osób, gdyby była taka potrzeba. Zapraszam każdego, kto chce doświadczyć wspólnego słuchania Słowa Bożego, wspólnego spotkania z Chrystusem obecnym w sakramentach i tworzącym wspólnotę, właśnie taką wspólnotę, która nie jest tylko wspólnotą w obrębie jednego stanu czy jednego charyzmatu w Kościele, ale taką wspólnotę szerszą, która może się też stać później zalążkiem wyjścia do ewangelizacji, właśnie czy w parafii, czy w jakiejś rzeczywistości innej kościelnej, takiego wyjścia, które też będzie wyjściem nie jednoosobowym, tylko wyjściem we wspólnocie dla przekazu wiary, żeby się działo to, o co w ewangelizacji chodzi, to znaczy, żeby Kościół przekazywał wiarę i my, żebyśmy mieli w tym Kościele doświadczenie konkretne owego Kościoła, w którym i przyjmujemy, i przekazujemy wiarę następnym. Mamy za sobą pierwsze takie rekolekcje, które się odbyły w ubiegłym roku. Były bardzo piękne. Mamy najlepsze możliwe doświadczenia z tych pierwszych rekolekcji wspólnie przeżywanych przez księży i przez świeckich razem właśnie w ciągu kilku dni, takich, które pozwalają przeżyć wspólnotę w różnych wymiarach. I także te owoce tych pierwszych rekolekcji w szczególny sposób mnie umacniają do tego, żeby zapraszać na ich drugą i trzecią edycję w roku 2015.